Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język w iPadzie 13. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie do zakładki język i region. Teraz wybieramy opcję dodaj język i wybieramy język z podanych. Następnie możemy wybrać, czy chcemy od razu używać języka, który wybieramy, czy tego, który jest obecnie głównym językiem. Natomiast jeżeli chcemy wybrać język z wybranych już na języków, musimy przenieść ten język na samą górę, a następnie nacisnąć dalej. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.